Ekstraklasem Polsat Wrocław, a gośćmi Apatorem DGG Toruń. Pojedynek na szczycie żużlowej Ekstraklasy, niesłychanie istotny dla obu drużyn. Kto zwycięży, może w miarę czuć się bezpiecznie i myśleć już o tym, jak walczyć później w play-offach, bo zwycięzca chyba będzie miał raczej zagwarantowany udział w pierwszej czwórce pierwszej ligi. Najpierw zapraszam Państwa do parku maszyn, a później już spotkamy się podczas pierwszego biegu. Trener Atlasu Polsat Wrocław, pan Romuald Łoś. Panie trenerze, minimalna porażka na bardzo ciężkim torze w Gorzowie w zeszłym tygodniu. Dzisiaj kolejny bardzo mocny rywal, który również na pewno marzy o play-off w tym sezonie. Jakie są nastroje we wrocławskiej drużynie przed tym bardzo ważnym spotkaniem? Zgadza się, nie ma spotkań ważniejszych jak w dniu dzisiejszym dla nas ten mecz. Aczkolwiek dwa zespoły mają aspiracje do wejścia do play-offu. Wydaje mi się jednak, że atut własnego toru i ambicja, jaką chłopcy podchodzą do tych zawodów, zadecyduje o tym, że zawody dzisiejsze wygramy my. Panie trenerze, co będzie kluczem do tego, żeby Atlas Polsat w tym roku był jednak w tym play-off? Czy tylko zwycięstwa na własnym torze, czy może jednak trzeba będzie wygrać chociaż jeden mecz no, na bardzo ciężkich torach przeciwników? Zgadza się, dokładnie akurat tak jest. Mi się wydaje, że jeden mecz wygrany na wyjeździe i pozostałe u siebie wystarczą nam do awansu, do play-offu. Piotrek Protasiewicz, po zeszłotygodniowych kłopotach i nie najlepszych występach, Piotrze, chyba w Lesznie w finale Mistrzostw Polski par juniorów. No i jakby nie było, troszeczkę słabszym twoim występie w Gorzowie. Już bardzo dobra postawa w Świętochłowicach w czwartek. Czy kłopoty sprzętowe są za tobą? To był pierwszy mecz, gdzie mi niezwykle wygrywał motocykl i wydaje mi się, to była główna przyczyna tego, że no nie było tak źle. Jednym punktem przegraliście w Gorzowie. Walka o play-off jest ciągle jeszcze otwarta. Apator na pewno również ma wielki apetyt na play-off. Czy uważasz, że pokonacie dziś Torunian? Będzie bardzo trudno wygrać z Toruniem. Tym bardziej, że to jest bardzo mocna drużyna, szczególnie na wyjeździe. Prezentują bardzo wyrównany poziom, jedzie cały zespół. Ale wydaje mi się, że mamy szansę powalczyć. Jesteśmy u siebie i jesteśmy faworytami tej imprezy. Piotrze, dwa tygodnie do tego strasznie ciężkiego półfinału. Rozmawialiśmy z miesiąc temu o tym, ale teraz już tylko dwa tygodnie. No jak przygotowania do półfinału Mistrzostw Świata Juniorów w Lesznie? No, zamówiony jest silnik, powtarzam się już kolejny raz u mechanika i koło przed półfinałem mam go dostać, prawda? Będę próbował, ale no nie wiadomo, że ten silnik będzie akurat taki dobry, jak się wszystkim wydaje. No będę się na pewno pasował i starał, a sponsorzy mojej firmy pomagały mi przy tym i nie opuściły mnie, mimo że miałem kłopoty trochę sprzętowe. Nie myśleli jak niektórzy, że po prostu oszczędzam. Nie oszczędzam, tylko po prostu kupiłem wadliwe tłoki i to się działo. Dopiero zorientowaliśmy się niedawno. No a sprzęt inwestuje bardzo dużo, że niektórzy mogę to potwierdzić. Mirosław Kowalik, w czwartek wreszcie jeździłeś dobrze. W ćwierćfinale Mistrzostw Polski awansowałeś bez problemów. Czy te problemy już są poza tobą, Mirku? No oprócz tego, że na przykład w Gnieźnie ostatnio, co widzieli kibice, i jak sam mówiłeś, nie szło ci najlepiej jako człowiekowi. Ja muszę powiedzieć, że mam w ogóle pecha w zawodach, które transmituje Polsce. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie coś odwrotnego. Ja myślę, że mam trochę kłopotów ze startami. To jest moja największa bolączka. Jeżeli będę miał dobre starty, to wynik będzie całkiem przyzwoity. Mirku, bardzo ciężki to mecz, ważny dla was i dla gospodarzy. Czy kto zwycięży dzisiaj? Czy uważasz, że twoja drużyna jest w stanie tutaj pokusić się o niespodziankę? Ja uważam, że teraz Polska Liga jest tak wyrównana, że jest stać każdego na wygranie każdego meczu, także naprawdę trudno powiedzieć, kto wygra. Oba zespoły myślą o zwycięstwie w tym ważnym spotkaniu. Naprawdę bardzo jest to interesujące, jaki będzie wynik. Składy drużyn. Jacek Krzyżaniak z numerem pierwszym. Z numerem drugim Tomasz Świątkiewicz, z numerem trzecim Mirosław Kowalik, z numerem czwartym Krzysztof Kuczwalski, piątka to Australijczyk Ryan Sullivan, który już chyba do końca sezonu zastąpi Marka Lorama, z numerem szóstym Wiesław Jaguś, siódemka Tomasz Bajerski i rezerwowy Robert Kościecha. To był skład gości Apatora DGG Toru. I gospodarze. 9 Wojciech Załuski, 10 Krzysztof Zieliński, 11 Dariusz Śledź, 12 Piotr Baron, 13 Tomasz Topinka. Za kontuzjowanego Tomiego Knudsena, ale Tomasz Topinka spisał się w meczu z Gorzowem doskonale. Z numerem 14 Rafał Haj, z numerem 15 Piotr Protasiewicz i z numerem 16 rezerwowy Krzysztof Jankowski. Wspomniałem, że oba zespoły myślą o zwycięstwie. Spójrzmy, jak wygląda tabela.
rozgrywek. Prowadzi Stal Gorzów. Przed Polonią Piła, na trzecim miejscu jest właśnie Atlas Polsat. Czwarty Włókniarz Częstochowa i piąty Apator Toruń. Z tym, że Apator przed tym spotkaniem we Wrocławiu ma jeden mecz zaległy, który rozegra już następnego dnia w poniedziałek. Ale gdy Państwo będą naszą relację oglądali, już wtedy Torunianie będą po rozegraniu tego meczu. I bardzo wiele zależy. Jeżeli tu we Wrocławiu wygrają, to mogą znaleźć się na wysokiej pozycji. Mieliby wtedy 16 punktów, gdyby wygrali dwa pojedynki i naprawdę byliby w pierwszej trójce. No ale najpierw musieliby dokonać tej sztuki i wygrać we Wrocławiu. A jak wiemy, pokonać gospodarzy jest trudno. Za chwilę spotkamy się podczas pierwszego biegu i już wtedy będziemy widzieć, w jakiej dyspozycji są dziś żużlowcy. Atlas Polsat jest na pewno podbudowany doskonałym meczem w Gorzowie w ostatniej rundzie. Przegranym tylko jednym punktem, 45 do 44 po zaciętej walce. Zbieg okoliczności, defekty na prowadzeniach zarówno po stronie gorzowian, jak i wrocławian. Ale ten mecz, jak twierdził trener Atlasu Romuald Łoś, był do wygrania. Natomiast tak się złożyło, że ostatni mecz Apatora także Państwu pokazywaliśmy. Tam doszło niestety do blamażu Apatora. Sami zawodnicy mówili, że nie rozumieli tego, dlaczego tak wysoko przegrali Gnieźnie ze startem. No teraz właśnie okazja do rewanżu z trudnym przeciwnikiem Atlasem Polsat. Pierwszy bieg. Jacek Krzyżaniak, kask żółty i kask biały Tomasz Świątkiewicz, para Apatora. Oraz kask czerwony Wojciech Załuski, kask niebieski Krzysztof Zieliński. Atlas Polsat nie ma specjalnie dużo zawodników rezerwowych. Jeszcze odszedł ze składu Zbigniew Lech do Unitarnów. Są kontuzjowani Bardecki i Knudsen, ale ta drużyna w takich właśnie sytuacjach potrafi się skonsolidować. Na prowadzeniu Krzysztof Zieliński, zawodnik, który od początku sezonu radził sobie bardzo dobrze. Na drugiej pozycji Jacek Krzyżaniak. Na trzeciej Wojciech Załuski i czwarty Tomasz Świątkiewicz. We Wrocławiu spodziewano się opadu, dlatego tor jest dosyć twardy. Może to być zaskoczeniem dla gości, zawodników z Torunia. Sytuacja wydaje się być teraz ustabilizowana. Zieliński zjeżdża po trzy punkty. Dwa są w zasięgu Jacka Krzyżaniaka, a jeden Wojciecha Załuskiego. Wiele teraz zależy od Tomasza Świątkiewicza, który na czwartej pozycji może jeszcze pokusić się o zajęcie trzeciego miejsca. Zieliński trzy punkty, dwa Krzyżaniak, Wojciech Załuski za jeden i zwyciężają gospodarze w tym pierwszym pojedynku 4 do 2. I Mirosław Kowalik, kask żółty i Krzysztof Kuczwalski, kask biały, to Torunianie. Dariusz Śledź, kask czerwony i Piotr Baron, kask niebieski, zawodnicy wrocławscy. Dariusz Śledź miał świetny występ w Gorzowie. Walczył bardzo dobrze. Nie bał się zdecydowanie jechać w sytuacjach, gdzie było ciasno na łukach. Jego dobra postawa zmobilizowała zespół. Piotr Baron także walczył dobrze, szczególnie w tym ostatnim wyścigu, od którego tak wiele zależało. Zobaczymy, jak teraz wrocławianie spiszą się z rutynowaną parą Kowalik-Kuczwalski. Tak jest. Piotr Baron pierwszy. Dariusz Śledź na drugiej pozycji. Trzeci Kowalik,
czwarty Kurzwalski. I wygląda na to, że wrocławianie już nie dadzą sobie wydrzeć 5 punktów. Znają się dobrze, często jeżdżą w parze. Piotr Baron, zawodnik, który w tym sezonie nie ma już statusu. O, teraz bardzo odważnie zaatakował Kowalik. Podjechał blisko śledzia, ale ten utrzymał drugą pozycję. Widać, że Kowalik nie ma zamiaru zadowolić się trzecim miejscem. Musi blokować śledź do końca, walczyć o te 2 punkty, bo te 3 już na pewno przypadną Baronowi. Minimalnie. Bardzo ładna walka Mirosława Kowalika z parą wrocławian, ale jednak 3 punkty Piotr Baron, 2 śledź, 1 Kowalik, Kuczwalski 0, 5 do 1 zwycięstwo pary Atlasu i 9 do 3. Wynik w meczu. Wspomniałem, że Piotr Baron w tym sezonie już nie jest zawodnikiem młodzieżowym. Trochę musiał się przestawić na inne realia. Wiadomo także, że zawodnik ten intensywnie ćwiczył, zrzucił aż, proszę Państwa, 7 kg. I mówi, że znajduje się w zupełnie niezłej formie. Piotr Baron w kasku niebieskim przewodził stawce zawodników w biegu drugim. A Dariusz Śledź, puszczając przed siebie swojego młodszego kolegę, do końca walczył o utrzymanie tej drugiej pozycji z Mirosławem Kowalikiem, który szarpał jak mógł, ale do mety dojechał jednak na trzeciej pozycji. No właśnie, tutaj jeszcze bieg trzeci. Tomasz Topinka, kask czerwony. Kask żółty, obok niego Australijczyk Ryan Sullivan. Obcokrajowiec Torunian. Rafał Haj, kask niebieski i Wiesław Jaguś, kask biały. Tomasz Topinka walczył o objęcie pierwszej pozycji z Ryanem Sullivanem. Topinka już jest w przodu. Wspomniałem Państwu, że rozegrał doskonałe spotkanie, 14 punktów w Gorzowie. Jedyne, co można byłoby mu zarzucić, chociaż nie wiem, czy to zarzut, to to, że nie patrzy na swojego partnera z zespołu, tylko rwie do przodu. Teraz ma dużą przewagę, ale chyba tutaj Rafałowi Hajowi ta pomoc nie na wiele by się zdała. Także słuszna decyzja Czecha, który jeździ także w lidze angielskiej. Notuje tam bardzo dobre występy i w tabeli najskuteczniejszych żużlowców zajmuje wysoką 22. lokatę. Tomasz Topinka pierwszy, na drugiej pozycji Australijczyk Sullivan, trzeci jest Wiesław Jaguś i daleko z tyłu Haj. Taki też jest wynik na mecie. 3 punkty Topinka, 2 Sullivan, Jaguś 1, Piotr Protasiewicz kask niebieski, Tomasz Bajerski kask biały, Dariusz Śledź kask czerwony i Mirosław Kowalik kask żółty. Piotr Protasiewicz zanotował w tym sezonie na początku dobre występy, później zaczął mieć kłopoty ze sprzętem. Jako jedyny zawodnik Atlasu jeździ na GM-ach, a jak wiemy, cała drużyna przestawiła się na Jawy i trochę ma kłopotu z motocyklami. Być może ten zawodnik znajduje się w gorszej formie psychicznej z powodu tych gorszych rezultatów, ale jest to mocny punkt Wrocławia. I znowu świetnie Dariusz Śledź. Obejrzał się, gdzie jest Protasiewicz. Protasiewicz na trzeciej pozycji, drugi jest
Majerski, a trzeci Kowalik. Dariusz Śledź naprawdę z przyjemnością patrzy na jazdę tego zawodnika. Ostatnio widzieli to Państwo na pewno już w parku maszyn. Dariusz Śledź zawsze miał nienaganną fryzurę. Tym razem występuje jak podobnie jak Jacek Golob, z ostrzyżoną, krótko ostrzyżonymi włosami. Przepraszam, kończę tą opowieść, bo znowu pech taki sam jak w Gorzowie. Na prowadzeniu Dariusz Śledź, defekt motocykla, pewne 3 punkty już stracone. Bajerski oczywiście to od razu wykorzystuje. Jest na prowadzeniu. Drugi Protasiewicz, trzeci Kowalik. No właśnie, wszystko było w porządku z jazdą Dariusza Śledzia, żeby nie te defekty. A więc ciągle prześladuje go pewnie. 3 punkty. Bajerski. 2 Protasiewicz. 1 Kowalik. I zwyciężają Torunianie 4-2. A to właśnie Dariusz Śledź. Być może znowu nie. Tym razem łańcuch nie pękł na pewno. Zaraz mechanicy zajmą się przyczyną defektu jego sprzętu. 4-2 i 14-10 prowadzą wrocławianie. A to właśnie Dariusz Śledź. Protasiewicz mijany jest w tej chwili przez Tomasza Bajerskiego. Obok niego Kowalik. Wyścig 5 i okazja do rewanżu dla Ryana Sullivana w kasku żółtym. Myślę oczywiście o jego pojedynku z Tomasem Topinką w kasku czerwonym. Poza tym Krzysztof Zieliński, kask niebieski, Tomasz Świątkiewicz, kask biały. Ryan Sullivan był lepszy od Topinki. W finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów zajął tam 3. pozycję. I teraz będzie zapewne chciał być, jak to się mówi, etatowym obcokrajowcem Apatora Toruń. 14-10. 4 punkty różnicy na korzyść gospodarza z Lasu Polsat. Ale jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze wiele interesujących wyścigów. Tomasz Topinka i Krzysztof Zieliński na prowadzeniu. Sullivan tym razem trzeci, a czwarty jego partner Tomasz Świątkiewicz. I znowu podobna jazda Topinki. Kilkadziesiąt metrów przewagi nad drugim, którym jest Krzysztof Zieliński, który musi się męczyć z atakami Ryana Sullivana. Tak więc na razie Czech nie ma zamiaru pomagać swoim kolegom, ale oczywiście to bardzo trudna sztuka, także na pewno nie rozumie się jeszcze bardzo ze swoimi kolegami. I wykorzystał moment dogodny do ataku. Ryan Sullivan jest drugi, wyprzedził Krzysztofa Zielińskiego. Tak więc odebrał mu 2 punkty, rozdzielił Wrocławia. Ale i tak na razie ta konfiguracja daje zwycięstwo gospodarzom. Tomasz Topinka, 3 punkty, 2 Sullivan, 1 Zieliński, 0 Świątkiewicz. Zawodnik, który po bardzo ciężkiej kontuzji stara się dojść do odpowiedniej formy. 4-2, zwycięstwo gospodarzy. 18-12. Pierwszym Grand Prix we Wrocławiu, właśnie na tym torze. Później awans do finału A w Lonigo i ta kontuzja, która może znowu kosztować go utratę możliwości walki o
jedno z trzech pierwszych miejsc. Krzysztof Kuczwalski, kask biały, Jacek Krzycioniak, kask żółty, Piotr Baron, kask niebieski, Wojciech Załuski, kask czerwony. To skład biegu szóstego. Załuski pierwszy, już defekt sprzętu Jacka Krzyżaniaka. Walczy o drugą pozycję Baron z Kuczwalskim. I już sytuacja chyba wyjaśniona po myśli Wrocławia. Bardzo dobrze rozumiejąca się para Załuski Baron, także w życiu prywatnym ci dwaj zawodnicy przyjaźnią się. Doświadczony Załuski i 22-letni Piotr Baron. Jacek Krzyżaniak jeszcze nie zrezygnował, jednak nie zjechał z toru. Jedzie do mety, stara się w tej chwili w każdym razie, aby go zdublowała para wrocławian. A ci zawodnicy mają już dużą przewagę nad trzecim Krzysztofem Kuczwalskim. Załuski 3. Baron 2. Widzowu zespołu. Wiesław Jaguś, kask biały. Rafał Haj, kask niebieski. Tomasz Bajerski, kask żółty. Piotr Protasiewicz, kask czerwony. Szanse chyba wyrównane. Tomasz Bajerski na Piotra Protasiewicza. Wiesław Jaguś na Rafała Haja. Ostro walczyli o pierwszą pozycję. Protasiewicz w kasku czerwonym i Bajerski w kasku żółtym. Haj przez pewien moment znajdował się w dogodnej sytuacji, ale później wyprzedził go Wiesław Jaguś. Rafał Haj znajduje się w składzie wrocławian z powodu kontuzji Bartłomieja Bardyckiego, który dwa razy bardzo poważnie się potłukł i w tej chwili nie jest w stanie ścigać się. A Haj radzi sobie z różnym skutkiem, ale nie można powiedzieć na niego złego słowa. To przecież bardzo młody zawodnik. Protasiewicz pierwszy, Bajerski drugi, trzeci Jaguś. Zobaczymy, czy Bajerski będzie starał się odebrać prymat Protasiewiczowi. Obaj ci zawodnicy już niedługo spotkają się w finale indywidualnych mistrzostw polskich juniorów i tam obaj będą należeć do faworytów. Protasiewicz 3 punkty, 2, Bajerski, Jaguś 1, Haj 0. Wynik sprawiedliwy, remisowy. 3-3. 16 punktów Apator, 26 Atlas Polsat. Bezpieczna 10-punktowa przewaga. Wyścig 8, jedna zmiana. Za Tomasza Świątkiewicza w kasku białym pojedzie Tomasz Bajerski. Świątkiewicz w dwóch startach 0 punktów. No a Bajerski 5 punktów. Także słuszna decyzja trenera Apatora. Trzeba gonić wrocławian. Prowadzą oni różnicą 10 punktów. 26 do 16. Dariusz Śledź, kask czerwony. Jacek Krzyżaniak, kask żółty. I Piotr Baron, kask niebieski. Mówiłem Państwu, że dobre występy notuje w lidze duńskiej Dariusz Śledź. Jacek Krzyżaniak startuje w lidze szwedzkiej i duńskiej ze zmiennym szczęściem. Raz dobrze, raz gorzej. Jacek Krzyżaniak to także uznana marka zawodnika. Piotr Baron, kask niebieski, Tomasz Bajerski, kask biały, Śledź czerwony i Krzyżaniak żółty. To skład wyścigu ósmego. Jacek Krzyżaniak i Tomasz Bajerski. Walczył Śledź, ale teraz znalazł się na trzeciej pozycji. Czwarty Baron. No, to zapowiada na zwycięstwo podwójnych
gości i odrobienie kilku punktów. Ale najpierw trzeba dowieść tą pozycję do mety. Dariusz Śledź będzie próbował zapewne ugryźć tą drugą pozycję, na której jedzie Bajerski. Wie, że Śledź jest bliski. Ale czy starczy Śledziowi czas? Jeszcze jedno krążenie. Jacek Krzyżaniak pierwszy. Odrobił parę metrów Bajerski. Jeszcze raz zaatakuje na tej prostej Śledź. Jeszcze jeden łuk. I jednak. 5-1. 3 Krzyżaniak, 2 Bajerski, 1 Śledź, 0 Baron. 5-1. Dla Torunia. ...27-21. 6 punktów różnicy. To już nie jest taka bezpieczna przewaga. Zaraz obejrzymy, jak wyglądała ta walka. Jak ją nam pokaże realizator. Był to ładny wyścig. Po szerokim łuku Bajerski. Bliżej krawężnika Krzyżaniak. I w środku był Śledź. Z tyłu Baron. Teraz możemy się z bliska przyjrzeć tej sytuacji. Wzięty w kleszcze. Może to niewłaściwe określenie, ale tak to wygląda. Po lewej stronie Krzyżaniak, po prawej Bajerski, a w środku Dariusz Śledź. Wyścig 9. Wojciech Załuski w kasku czerwonym, w żółtym Mirosław Kowalik, Krzysztof Zieliński w niebieskim i Ryan Sullivan w kasku białym Zakuczwalskiego. Tak więc chcą teraz torunianie przycisnąć. 6 punktów różnicy i teraz zadanie Ryana Sullivana jest proste. Postarać się poprowadzić do zwycięstwa pana Batora. I na razie on te założenie taktyczne wypełnia. Sullivan pierwszy. Załuski drugi. Trzeci Kowalik. Czwarty Zieliński. Znowu zapowiada się na zwycięstwo gości. Załuski ma do odrobienia kilkanaście metrów. Jego partner Zieliński już jest raczej spisany na straty w tej walce, w tym wyścigu. Ale dużą przewagę ma Saliwa. Załuski chyba go nie doścignie, a trzeci jest Kowalik. To daje zwycięstwo parze Apatora. Sullivan 3 punkty. Załuski 2, Kowalik 1, Zieliński 0. 4-2. Oto kolejność na mecie. Ryan Sullivan pierwszy 3 punkty. Wojciech Załuski, druga
29 do 25. 4 punkty. Zrobiło się ciekawie. A jeszcze przed nami kilka wyścigów. W meczu Gnieźnie zabrakło Sullivana. Wtedy nie mógł on przyjechać. Wcześniej zadzwonił do prezesa klubu i powiedział, że jest niedysponowany, chory. Nie ma sensu, aby występował w meczu ligowym w Polsce. I właśnie Torunianie ponieśli bardzo wysoką porażkę. A przypominam, że w meczu w Toruniu w pierwszej rundzie drużynowych mistrzostw Polski Apator wygrał z Atlasem 46 do 31. Mirosław Kowal w walce z Krzysztofem Zielińskim. I jeszcze raz start. Zieliński, Kowal, Załuski. O właśnie, teraz pokazał nam się Sullivan. Jest to ważne spotkanie dla obu drużyn. Widać, że zależy różlowcom bardzo na zwycięstwie, ale mówię tu o wrocławianach, widać, że walka oczekuje ich ciężka. To Dariusz Śleć. Teraz będziemy mieli okazję zobaczyć jego nową fryzurę. O właśnie. Trzeba przyznać, że zmienia się wtedy także zawodnik. Wygląda groźnie. To być może taka nastała moda wśród różlowców i teraz więcej będziemy mieli na torach ogolonych głów. Myślę, że pan Dariusz się na mnie nie obrazi. Wyścig 10. Widzimy właśnie jeszcze przygotowującego się Ryana Sullivana, zwycięzcę biegu 9. Ma bardzo mało czasu, pomaga mu Tomasz Bajerski. Mianowicie już trójka czeka na starcie. Państwo tego nie widzą. A w biegu 10 oprócz Sullivana ścigać się będą Wiesław Jaguś w kasku białym, Piotr Protasiewicz w kasku niebieskim i Dariusz Śleć w kasku czerwonym. Śleć właśnie już pod taśmą gotowy do wyścigu. Jeszcze nie ma Sullivana. 29 do 25, 4 punkty różnicy. I znowu przed szansą para Apatora, aby odrobić stratę. Jest Australijczyk. Sporo kibiców przyszło na ten mecz, a trzeba pamiętać, że tego dnia przecież odbywa się finał piłkarskich mistrzostw Europy i wielu kibiców żużla pewnie miało rozdarte serca, czy oglądać żużel, czy piłkę nożną, bo nie każdy mógł wrócić, być może myślał, że nie wróci na czas do domu. W każdym razie mecz we Wrocławiu specjalnie z okazji tego finału odbywa się o godzinie 16. I już. Ruszyli zawodnicy. Śledź przed Sullivanem, trzeci Protasiewicz i czwarty Jaguś. I teraz pytanie, czy Dariusz Śledź utrzyma pozycję lidera w tym wyścigu. Sullivan drugi, za nim Protasiewicz. Jeżeli nie straci za dużo Protasiewicz, będzie miał okazję do nawiązania walki z Australijczykiem. A ten zapewne myśli o dogonieniu Dariusza Śledzia. Ale Jaguś, a
Widzą Państwo, jak to można prorokować. Defekt Protasiewicza. Jeszcze mówiłem o tym, że nawiąże walkę, a w tej chwili wyprzedził go Wiesław Jaguś. Osamotniony śledź na prowadzeniu. Defekt sprzętu pana Piotra, więc rzeczywiście z tymi motocyklami nie jest najlepiej. Jego narzekania nie są nieuzasadnione. Dariusz Śledź już teraz może tylko uratować wynik rozgrywki remisowej, ale oto proszę zobaczyć, co się dzieje. Defekt przed samą metą jeszcze przyjedzie za jeden punkt. No nieprawdopodobny pech Dariusza Śledzia. Zwycięża Sullivan 2 punkty. Jaguś, a to pierwszy z pechowców, Protasiewicz, zmierzający do swojego boksu i zwycięstwo 5-1 pary gości. I zrobiło się teraz niesłychanie ciekawie, ale trzeba przyznać, że wrocławianie mają pecha. A to Dariusz Śledź. Trochę widzimy po jego postawie, sylwetce, ten bezradny gest rąk, no na pewno nie jest mu teraz do śmiechu. Remis 30-30. Jak to mówią sprawozdawcy piłkarscy, wszystko rozpoczyna się od nowa. Mogło być już bardzo dobrze, Sparta prowadziła, przepraszam, Atlas Polsat, jeszcze zdarza mi się mylić dawną nazwę z ubiegłego sezonu, 26-16 po 7 biegach, a teraz już 30-30. Zaraz zobaczymy te dwa defekty, które spowodowały zwycięstwo pary gości 5-1. Tu jeszcze widzimy ułożenie zawodników na torze, które powodowało, gdyby tak minęli linię mety, zwycięstwo pary Wrocławia. Pierwszy Śledź, drugi Sullivan i trzeci Protasiewicz. Najpierw pech właśnie tego zawodnika, Piotra Protasiewicza. O właśnie, tu widzimy. I nie zobaczymy już Śledzia, dlatego że zawodnicy ustawili się na starcie biegu 11. Tomasz Bajerski, kask biały, Mirosław Kowalski, kask żółty, Tomasz Topinka, kask czerwony, Rafał Haj, kask niebieski. Świetnie Rafał Haj, ale czy to wytrzyma? Właśnie. Jeszcze zabrakło doświadczenia temu zawodnikowi, ale zaprezentował się na tym krótkim odcinku bardzo dobrze. Tymczasem Kowalik pierwszy, drugi Bajerski, trzeci Topinka. No proszę Państwa, losy meczu się gwałtownie odwróciły. Chyba zaskoczeni są kibice Atlasu. Nie spodziewali się takiej sytuacji. Mirosław Kowalik pierwszy. Atakuje Topinka. Broni się Bajerski. Topinka próbuje teraz wyjść na drugą pozycję. Wie, że później nawet jeden punkt może być bardzo potrzebny w kluczowym wyniku spotkania. Dlatego też nie odpuszcza. Jest bardzo blisko Majerskiego. Ta rozgrywka tych dwóch zawodników. Czy Topinka, czy Bajerski. Kto będzie na drugiej pozycji? Bo Kowalik prowadzi i wygrywa. Kowalik 3 punkty, Bajerski 2, Tomasz Topinka 1, Rafał Haj po dobrym początku 0. 5-1 dla Apatora DGG. 35-31. Pierwsze prowadzenie w meczu gości. Cieszą się zawodnicy gości. Teraz wszystko zaczyna układać się po ich myśli. Jak do tego doszło? Zobaczmy.
chyba trochę pogubił się po starcie Czech. Efektem tego jest teraz jego pozycja. Tutaj widzimy jeszcze w akcji Haja. Proszę zwrócić uwagę, ładna sylwetka tego zawodnika. O, i teraz już zaczął tracić dystans. Wyprzedza go Bajerski, Topinka także, ale Czech dojechał za jeden punkt. Tym samym pierwszy raz w tych zawodach zdarzyło mu się przegrać wyścig. Przypominam, dwa zwycięstwa w pierwszych dwóch startach. A Bajerski z Kowalikiem spisali się bardzo dobrze. Mirosław Kowalik też należał do grupy zawodników skarżących się na kłopoty ze sprzętem. Niestety to są największe utrapienia i bolączki poza kontuzjami. Proszę Państwa, dostałem wiadomość od Piotra Miedziejko. Zobaczymy, co mam nam do powiedzenia. Jak widzieliśmy, na razie żadnego wywiadu nie mieliśmy. Tak, Jacku, rzeczywiście atmosfera w parku na szynie jest bardzo gorąca. Dzisiaj żaden z zawodników nie chce ze mną rozmawiać, dlatego że i Apator, i Atlas Polsat Wrocław walczą tutaj o zwycięstwo. Bardzo potrzebne im do tego awansu do play-off. Ja robię wszystko, żeby porozmawiać z którymś z zawodników, ale atmosfera jest rzeczywiście bardzo nerwowa. No i żaden z nich nie chciał poświęcić mi chwili czasu. Każdy obiecał, że będziemy mogli rozmawiać później, może jeszcze w czasie trwania zawodów, a na pewno po zawodach. Tak, rzeczywiście można zrozumieć zawodników, że są bardzo zdenerwowani. Wynik meczu niespodziewany, no aczkolwiek szkoda, że nie chcą z nami rozmawiać, bo takie właśnie na gorące wypowiedzi najbardziej interesują kibiców. Wyścig 12. Piotr Baron, kask niebieski, Wojciech Załuski, kask czerwony. I w kasku białym widzę Tomasza Bajerskiego. W kasku żółtym Rajana Sullivana, tak więc Bajerski zastąpi jako rezerwa zwykła Tomasza Świątkiewicza. Widać, że Torunianie chcą teraz przycisnąć. Mają 4 punkty przewagi, 35 do 31 i w tym wyścigu chcą tą przewagę utrzymać, o ile nie zwiększyć. Trudne zadanie przed Piotrem Baronem i Wojciechem Załuskim. Są na pewno teraz zdenerwowani. Losy meczu nagle się odmieniły. Wydawało się, że zwycięstwo chyba nie będzie trudno zwyciężyć. Tymczasem trzeba walczyć. Do zakończenia 4 biegi. Już ustawili się na starcie. Zaraz zobaczymy, jak zakończy się ten wyścig. Każdy z biegów jest już teraz bardzo istotny. I cóż, Bajerski i Sullivan. Teraz już Sullivan pierwszy zostawił walkę Bajerskiemu. Widzieliśmy, wskoczył na drugą pozycję Załuski, wyprzedził Bajerskiego. Ostatni jeszcze jest Baron, prowadzi Sullivan, ale to także daje zwycięstwo gościom. Walczy Bajerski o trzecią pozycję z Piotrem Baronem. O właśnie, teraz to widzimy. Chodzi teraz o obronienie tej trzeciej pozycji. Atakuje Baron. Tymczasem walczą wściekle ze sobą. Przepraszam, ale rzeczywiście z dużą determinacją Załuski i Sullivan. I Załuski wywalczył pierwszą pozycję w pięknym stylu, bo bardzo dobrym męskim ataku. I Iwaty na cześć Załuskiego. On przyjeżdża pierwszy. Jednak Baron nie dał rady Tomaszowi Bajerskiemu. Sullivan 2 punkty, Bajerski 1, Baron jednak 0, ale proszę Państwa, ta czwarta pozycja, tu mu ujmy, nie przynosi. Jeszcze zobaczymy w powtórce, jak pan Piotr walczył do samego końca. Dzięki temu zwycięstwu Załuskiego nie zwiększyła się
Ta różnica remis 3-3. 38-34. Ale na korzyść Torunia. Tomasz Bajerski w kasku białym wypracował dobrą pozycję sobie i swojemu partnerowi Sullivanowi, który teraz wyskoczył, jadąc szeroko na pierwszą pozycję. Załuski, kask czerwony. Widział już, że nie jest dobrze, że może być nawet podwójne zwycięstwo gości. I teraz Piotr Bary. To jeszcze jest moment startu. Wojciech Załuski. Tutaj jeszcze jechali z tyłu zawodnicy Wrocławia. 34 i przed nami wyścig 13. Krzysztof Zieliński, przepraszam, nie, Piotr Protasiewicz za Zielińskiego. Wiesław Jaguś. Tomasz Topinka w kasku czerwonym i w żółtym Jacek Krzyżan. Tak więc dwie zmiany. Topinka pierwszy, Protasiewicz drugi. Trzeci Krzyżaniak, czwarty Jaguś. Jest szansa teraz, aby doprowadzić znowu do wyrównania. Tym razem, tak, tym razem widać zmiany. Jeździe to pięknie, już nie. Jeździe tak jak szalony do przodu, obejrzał się dwa razy, gdzie jest jego partner. Widać to teraz wyraźnie, tak, czeka na Protasiewicza. Być może otrzymał jakieś wskazówki od trenera po tych swoich biegach. W każdym razie Protasiewicz to zawodnik, któremu niekoniecznie trzeba pomagać. Potrafi sam, ale teraz niebezpiecznie. Jacek Krzyżaniak podjechał blisko, ale jednak nie wydarł tej drugiej pozycji Protasiewiczowi. Krzyżaniak trzeci, Tomasz Topinka przed Protasiewiczem. I 5-1 potrzebne zwycięstwo gospodarzy. -39 Romuald Łoś. Widać zdenerwowany. Teraz wiele zależy także od jego decyzji. Aczkolwiek najwięcej, proszę Państwa, od samych zawodników. 39-30. Śledź i Protasiewicz ze strony gospodarzy przeciwko Kowalikowi i Krzyżaniakowi. Dariusz Śledź do tej pory zdobył 4 punkty, Protasiewicz 7. Natomiast Kowalik miał ich 6 i Krzyżaniak także 6. 39-39. Dwa wyścigi przed nami, ale być może już ten zadecyduje. W 15 spotkają się najmocniejsi zawodnicy. Ale teraz przed tymi czterema walka o 6 punktów, które są do podziału. No nikt się tego nie spodziewał. Tak jak wspomniałem w czasie naszej relacji, Apator przeszedł metamorfozę.
nagle odmieniły się losy meczu. Ale przez to także zrobiło się ciekawie. I z tego na pewno cieszą się Państwo, oglądając naszą transmisję. Kask żółty Mirosław Kowal, kask biały Jacek Krzyżan, kask czerwony Piotr Protasiewicz, kask niebieski dechowy dzisiaj Dariusz Śledź. Właśnie te defekty Śledzia i Protasiewicza odebrały im pewne, wydawałoby się, punkty. I teraz może ich zabraknąć. Protasiewicz na drugiej pozycji, Krzyżaniak trzeci, Kowalik i czwarty Dariusz Śledź. Tym razem Protasiewicz prezentuje nam się tak, jak nas do tego wielokrotnie przyzwyczaił. Prowadzi stawkę, dynamicznie jedzie z dużą przewagą. Jacek Krzyżaniak jest drugi, Kowalik trzeci, Śledź na ostatniej pozycji. Jeżeli tak się to zakończy, wszystko rozstrzygnie się w ostatnim wyścigu, a więc emocje będą ogromne. Dalej na prowadzeniu nic się nie zmienia, tu przewaga jest duża. Śledź zamykający stawkę w kasku niebieskim. Dwaj zawodnicy Torunia na drugiej i trzeciej pozycji. Cieszy się Protasiewicz. Trzy punkty. Dwa należały się Krzyżaniakowi. Jeden Kowalikowi. Zero Dariusz Śledź. 3-3. 42 do 42. Mamy szczęście, proszę Państwa, do zaciętych pojedynków. Pokazujemy. A to Dariusz Śledź z parku maszyn i chyba ten motocykl znowu nie jechał tak, jak powinien. Zafrasowana mina jego kolegi Piotra Barona. Zapewne w tej chwili mówi Pan Dariusz, co się stało. Dobrze, że Protasiewicz zwyciężył w tym wyścigu. Jeszcze szanse na końcowy sukces są, ale dla obu zespołów równe. Protasiewicz, kask czerwony. Dariusz Śledź na trzecim miejscu. Kowalik jechał za nim, a przed nim Krzyżaniak. I teraz dosyć łatwo wyprzedza pana Dariusza Kowalik. Mirosław Kowalik, jak wspomniałem Państwu, teraz będę miał okazję dokończyć tą opowieść. Borykał się z kłopotami sprzętowymi, jednak zainteresował się nim, jak mówi pan Mirosław, bardzo dobry sponsor. Podobno nawet ułatwił temu zawodnikowi start w życiu prywatnym, pomógł mu także otworzyć własną firmę. No, aby każdy zawodnik miał takich sponsorów jak Mirosław Kowal. Tego im życzymy. Mirek Kowalik w walce z Dariuszem Śledziem. Przegrany przez zawodnika Wrocławia. W 14 wyścigach remis w meczu na szczycie we Wrocławiu.
Rozmawiamy z Jackiem Krzyżaniakiem. Nie chciałem zapeczać przed meczem, ponieważ w Gnieźnie rozmawialiśmy z Jackiem, nie szło mu tam najlepiej. Jacku, chcielibyśmy, żebyś zabawił się troszeczkę w proroka. Remis przed ostatnim biegiem, na którą z drużyn stawiasz? Zawsze stawiałem i stawiam, będę stawiał na Apatora. Mamy szansę po prostu, żeby wygrać dzisiaj. Nie ma co ukrywać. Dzisiaj zdecydowanie lepsza twoja postawa niż na przykład w Gnieźnie. Ważne punkty w wyścigach. Czy to znaczy, że to wtedy Gniezno to był wypadek przy pracy? Lepsza postawa, ale chyba jeszcze nie najlepsza. Miałem w jednym biegu defekt, co spowodowało, że zdobyłem tylko w zasadzie 8 punktów. Mogłem zdobyć ich 10 bądź 11. Trudno powiedzieć, gdybym dojechał w tym biegu, w którym miałem defekt. No ale w sumie jestem zadowolony w tej chwili z każdego punktu, ponieważ w tym biegu będą się ważyć losy naszego zwycięstwa i nawet jeden punkt Krzysztofa Kuszwalskiego się przyczynił do tego, że w tej chwili jest remis. Dziękuję ci bardzo. No tak, emocje rzeczywiście sięgnęły zenitu. Już podjeżdżają zawodnicy w biegu 15. Topinka, kask czerwony, Wojciech Załuski, kask niebieski. I Tomasz Bajerski, kask żółty i w kasku białym oczywiście Ryan Sullivan. Sullivan miał punktów 12 przed tym startem, Bajerski 10. Topinka 10 i Załuski 9. Szanse są rzeczywiście równe. Tomasz Topinka na Ryana Sullivana, Bajerski na Załuskiego, a może będzie odwrotnie. W każdym razie każdy z zespołów może wygrać. Ale może także być remis. 3-3 i wtedy remis w całym spotkaniu. Bardzo interesujące zakończenie tego pojedynku. Tomasz Topinka. Na drugiej pozycji Saliwa. Trzeci Wojciech Załuski, czwarty Bajerski. Przepraszam Państwa, że zamilkłem, ale patrzyłem, co też się tutaj dzieje na torze. Ogromna szybkość wszystkich zawodników. Prowadzi Topinka. Tuż za nim jest Sullivan, który jeszcze się nie poddał, nie zrezygnował, ale na trzeciej pozycji jedzie Załuski. Czwarty Bajerski. Zaatakował Sullivan. Odebrał mu pierwszą pozycję Topinka, ale jednak Sullivan o włos. Pierwszy. Tak jest, po wyjściu z tego łuku większa szybkość jest przed Topinką, ale piękna walka. Ryan Sullivan. Niesamowita sytuacja. Defekt motocykla Topinki. Jaki był wynik? 3 punkty Sullivan. 2 punkty to Tomasz Topinka, niepocieszony, wspaniale walczył. Wydawało się, że nie da się Australijczykowi, a ten się cieszy. Australijczyk na samej mecie. Jedno okrążenie przed końcem. Objął prowadzenie i wygrał. Strasznie emocjonujący wyścig. Tomasz Topinka na samej mecie wyglądało tak, jakby jednak motocykl odmówił mu posłuszeństwa. W każdym razie wygrał Sullivan. Topinka drugi. Załuski trzeci. Remis 3-3 i w całym spotkaniu także. A to ta naprawdę pasjonująca walka
ostatnim wyścigu. Tomasz Topinka, kask czerwony. Ryan Sullivan, kask biały. Kask żółty, Tomasz Bajerski i kask niebieski, Wojciech Załuski. Ci zawodnicy dostarczyli nam dużych wrażeń w ostatnim biegu. Przepraszam Państwa, oczywiście tutaj nastąpiła pewna pomyłka, tak byłem zajęty tą walką. Nie ma remisu w tym pojedynku, jest 46 do 44 dla gości. Oczywiście, tak więc ogromny sukces Apatora, który wykorzystał swoją szansę. Dwa punkty różnicy. Przepraszam Państwa jeszcze raz, ale ten defekt Topinki. Tak się tym zasugerowałem, że przez moment myślałem, że to on przyjechał na drugiej pozycji. A tak to wyglądało. Zobaczmy jeszcze raz. 46 do 44. Porażka Atlasu Polsat. Niesłychanie istotna. Jeszcze walka Sullivana z Topinką. Realizator dłużej pokazuje nam ten wyścig, bo było warto. Emocje od samego początku do końca. Sullivan. Proszę zwrócić uwagę na jego sylwetkę. A tu Topinka, tuż za nim. Tak więc już po raz kolejny w meczach na szczycie żużlowej ekstraklasy w ostatnim biegu rozstrzygają się losy pojedynku. O właśnie, defekt motocykla Topinki. Mija go Załuski, mija go Bajerski. Jeszcze raz przepraszam Państwa za pomyłkę i żegnam się, zapraszam na wywiad do Parku Maszyn. Zobaczymy, co będą nam mieli do powiedzenia zawodnicy. I ogromny pech Tomasa Topinki. Do zobaczenia. Niewątpliwie najlepszy zawodnik dzisiaj Atlasu Sport z Polsat, a może trzeba powiedzieć najmniej pechowo jeżdżący, jeżeli chodzi o sprzęt, Wojciech Załuski. Wojtku, długo żeśmy nie widzieli Cię przez miesiąc po tym ciężkim upadku ze startem Gniezno. Nie mieliśmy okazji jeszcze rozmawiać w tym sezonie. Widać, że po kontuzji zaczynasz znowu jechać bardzo dobrze. Jak się czujesz? No, jeśli chodzi o moje samopoczucie, jest ono w miarę dobre. Nie powiem, nie narzekam na palec, po prostu już jest w miarę wyleczony, nie odczuwam żadnych tam boleści z tego powodu. Z kolei no, jeszcze można powiedzieć, że brakuje mi trochę tej jazdy, bo po tej przerwie jednak te trzy mecze, które objeździłem tak w miarę delikatnie, no jeszcze co najmniej dwa mecze, żeby mieć po prostu kontakt z tymi zawodnikami, bo same treningi indywidualne to wiadomo, że to nie jest to co mecz. Przez miesiąc nie jeździłeś, na pewno śledziłeś rozwój wydarzeń w lidze. No, czy uważasz, że dzisiaj po tej pechowej porażce, no bo przecież sprzęt odmówił Wam tyle razy posłuszeństwa, jesteście w stanie jeszcze no, awansować do tego legendarnego już play-off? No, uważam, to co zrobimy na pewno to, co w naszej mocy. Będziemy się starali wygrywać następne mecze. No wiadomo, no, nie ma co ukrywać. No, mamy pecha, strasznego pecha. Sprzęt nam odmawia posłuszeństwa i to w takich chwilach, gdzie naprawdę decyduje to o meczu. No. No, chcielibyśmy to wyeliminować, żeby już nie było tych defektów i pojechać do końca na miarę swoich możliwości. I tego życzymy Tobie i całej drużynie. Tomasz Bajerski, niewątpliwie bohater oprócz Ryana Sullivana dzisiejszego spotkania. Tomku, czy te dwa punkty wywiezione z Jaskini Lwa, z Wrocławia, no pozwolą Wam już awansować do play-offu? Na pewno zrehabilitowaliście się za tą straszną porażkę w Gnieźnie. Tak, na pewno się zrehabilitowaliśmy za porażkę w Gnieźnie, ale także było widać, że defekty nam zabrały punkty w meczu w Gorzowem, w Toruniu.
No i myślę, że chyba ten wynik dzisiaj zadowala naszych kibiców. No i naprawdę to były wypadki przy pracy i myślę, że już takie wypadki nie powinny się powtórzyć. No bardzo mnie cieszy to, że dzisiaj wygraliśmy. Tomku, 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o Abensbergu, teraz już mniej tego czasu do Abensbergu coraz bardziej. Czy coś nowego w przygotowaniach? No jak cały czas dyspozycja na to, że widzimy, że nieźle, jak sprzętowo i jak twoje samopoczucie? No moje samopoczucie jest bardzo dobre, sprzętowe także. No właśnie te, między innymi te wszystkie imprezy, które są do Abensbergu, sprawdzam silniki, mam parę silników do sprawdzenia i po prostu wybieram te najlepsze silniki. No i przed wyjazdem jeszcze do Abensbergu będę u duńskiego mechanika Finruna Jensena, z którego jestem bardzo naprawdę zadowolony z tej współpracy z nim.